flagi. No i Gregor Schlierenzauer, stąd też morze czerwono-biało-czerwonych flag. Mistrz świata w lotach z 2008 roku, wicemistrz świata w lotach z 2010. Trzykrotnie wygrywał na tym obiekcie. Gregor Schlierenzauer, może być daleki lot. No i proszę zobaczyć. Schliri, no, powoli budzi się jak gdyby z tego snu. Sporo mówiono w Austrii, szczególnie o Schlierenzauerze. Niekoniecznie pozytywnie zastanawiali się dziennikarze, co tak naprawdę dzieje się z formą Gregora Schlierenzauera. Informacje, jakie dobiegały od niego, były zawsze takie same. Spokojnie, ja mam wszystko pod kontrolą. No i stąd powstała taka myśl, jak gdyby, że on mierzy tylko w złoto olimpijskie tak naprawdę i tam powinien odpalić. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Na razie 194 metry plus 3,4 punktu, a więc z grona tych zawodników, którzy skakali, latali tak daleko tutaj, on dostał jakby największą rekompensatę. 2,19, 3 razy 18,5. No i 2 metry bliżej niż Noriaki Kasai, radość Aleksandra Poitnera i Aleksandra Disa, tych dwóch panów tutaj z przodu. I Gregor Schlierenzauer na prowadzenia, trzecim miejscu w tej chwili, strata 3 punktów tylko.